Przyjechali wcześniej ze Skorzęcina czy skądś tam, żeby być na tym spotkaniu. Proszę Państwa, z czym Kongres Nowej Prawicy idzie do tych wyborów? Z tym samym, co zawsze. Natomiast co się zmieniło? Zmieniła się sytuacja. Dlaczego w tej chwili sondaże dają już tam nie 1%, a 8%? Dlatego, że ludzie widzą, że to, co myśmy mówili, jest prawdą. Przedtem nikt nie wierzył. Jak ja tłumaczyłem, że jeżeli Ameryka będzie budowała socjalizm, to zbankrutuje, to ludzie ryczeli ze śmiechu. Gdzie socjalizm i gdzie bankructwo w Ameryce? Ha, ha, ha. Dzisiaj, proszę Państwa, ledwo pan Obama rok temu wprowadził komunistyczną służbę zdrowia, już po roku zabrakło im pieniędzy na emerytury. Widać to gołym okiem. I to zawsze tak jest. Jeżeli gdzieś dorwą się do władzy socjaliści, to zawsze za chwilę robi się pustka, znikają pieniądze. Wiadomo powszechnie, że gdyby się socjaliści dorwali do władzy na Saharze, to nie stałoby się nic strasznego, poza tym, że wystąpiłby chwilowy brak piasku. Otóż to, co się stało w Ameryce, jest dobitnym dowodem na słuszność tej tezy. W Ameryce zaczęło brakować pieniędzy, jak się socjaliści dorwali do władzy w Kalifornii, to w jednym z najbogatszych stanów USA zabrakło nagle prądu elektrycznego, prawda, i przez 2 dni nie mieli prądu, bo odorwała się komuna do władzy i wydała jakieś obostrzenia na elektrownię, coś takiego. Także generalnie rzecz biorąc, każda interwencja w kapitalizm powoduje nieszczęście. Jak rząd amerykański zaczął dopłacać do mieszkań, no to powstała słynna bańka kredytowa, prawda, i lat temu 3 trzeba było ratować cały system, dodrukowując pieniądze, co jeszcze lat temu 4 byłoby w Ameryce nie do pomyślenia. Ale to zrobiono i to się teraz czkawką odbija. Pan Obama doszedł do władzy, dodrukował jeszcze więcej pieniędzy. To się odbija jeszcze większą czkawką i w tej chwili Ameryka jest na najlepszej drodze do przemienienia się w komunistyczne państwo, które będzie się ratowało gospodarkę metodami rodem z mózgu towarzysza Józefa Stalina. Niestety takie są skutki. Idee mają konsekwencje. Jeżeli raz odejdziemy od zasady, od której żeśmy dawno odeszli, że chcącemu nie dzieje się krzywda, że każdy jest kowalem własnego losu, to od tej pory nie ma końca ingerencjom rządu nie tylko w gospodarkę, ale i we wszystko. Jeżeli można zabronić człowiekowi palić marihuanę, no to proszę się nie dziwić, że Rada Miejska Nowego Jorku miesięcy temu 4 mało co, zabrakło 2 głosów, a przegłosowałaby ustawę zakazującą używania, proszę Państwa, soli w restauracjach. Bo jak obliczono, od soli ludzie umierają na nadciśnienie i gdyby zakazać soli, to rocznie umierałoby o 47 nowojorczyków mniej. A więc trzeba zakazać używania soli. No, od marihuany, o ile się nie mylę, nikt nie umarł, a od soli rzeczywiście się podobno umiera na ciśnienie. No to czemu nie zakazać? Wszystko już można zakazać. Jeżeli raz ustanowimy urzędnika, który będzie miał prawo nam zakazywać, to on będzie już dbał o to, żeby swoją władzę rozszerzać i zakazywać nam coraz więcej i więcej, bo on chce być ważny urzędnik i on działa dla naszego dobra. Prawda? Jeszcze jest cukier, też jest szkodliwy. Wiadomo, że istnieją 4 rodzaje białej śmierci. Cukier, sól, kokaina i służba zdrowia. I trzeba bardzo, bardzo uważać z tymi 4 składnikami, prawda, które zagrażają naszemu życiu i zdrowiu. Otóż pan Obama dopuścił służbę zdrowia i już po roku ma efekt to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Mimo dodrukowania tylu pieniędzy, Ameryka stała się niewypłacalna, trzeba było znowuż na nowo dodrukować. I nie będzie temu kresu, trzeba wyjść z socjalizmu. Dopóki Ameryka nie wyjdzie z socjalizmu, dopóki będzie dalej rząd się wtrącał w gospodarkę, dopóki rząd będzie fundował tam komuś mieszkania czy nie mieszkania, dopóki będzie fundował darmowe znaczki żywnościowe, dopóki będzie robił cały ten socjalizm, to Ameryka nigdy z tego nie wyjdzie. Bo proszę Państwa, dlaczego ludzie mają pracować, jeżeli dostają coś za darmo? Jeżeli człowiek, który nie robi nic, dostaje pieniądze,
A człowiek, który ciężko pracuje, płaci karne podatki, im lepiej pracuje, tym większą grzywnę płaci państwu, dlaczego ludzie mają pracować? Trzeba się dziwić, że ludzie jeszcze w ogóle pracują. Ja wiem, że w Poznaniu to ciężko powiedzieć, ale tak w niektórych krajach to ludzie już dawno przy tych podatkach rzucili wszelką robotę, brali tylko zasiłki, pracowali na czarno. No, taka jest niestety logika tego systemu. Nie do końca może tak jest, ale ludzie mniej ochoczo pracują, a znacznie chętniej leniuchują, prawda? Jeżeli wszyscy mówią, chcemy pracy, ale jakoś tak nie słyszę żądania likwidacji wolnych sobót, nie? Jakby chcieli pracy, to by domagali się likwidacji wolnych sobót, mieliby więcej pracy, nie? A jakoś nie chcą. Bo to są slogany. Lewica wygaduje slogany, które mają nic wspólnego z rzeczywistością. Są to slogany, które ludzie wierzą, bo słyszą je 100 razy, ale w praktyce mówią coś zupełnie innego. A my mówimy jasno, prosto i zrozumiale. Podatki dochodowe trzeba zlikwidować. Nie może być tak, że jak człowiek pracuje 2 razy lepiej, to płaci 2 razy większą grzywnę państwu, albo i 4 razy większą, jeżeli podatek jest progresywny, tak? Dlaczego? Dlaczego człowiek pracujący lepiej ma płacić większą grzywnę państwu? Jest to niesprawiedliwe. To leń, który nie pracuje, powinien być karany grzywnami, a nie ten, który pracuje dobrze. Podatku dochodowego nie było w USA do 1913 roku i dlatego Amerykanie się rozwijali w XIX wieku znakomicie, bo nie mieli podatku dochodowego. Trzeba PIT i CIT zlikwidować. Popatrzmy na Irlandię. Irlandia rozwijała się znakomicie. Jego ekscelencja Donald Tusk obiecywał, że zrobi z Polski drugą Irlandię. Jakoś ostatnio coś nic nie mówi, bo Irlandia parę lat temu pod naciskiem Unii Europejskiej wprowadziła euro i podniosła CIT z 10 na 12,5%. I co się stało? Koniec cudu w Irlandii, tak? Podniosła CIT i wprowadziła euro. I koniec cudu. Przedtem było znakomicie. Dlatego nie możemy podnieść CIT-u, trzeba go zlikwidować i oczywiście nie wprowadzać euro. Nie ma najmniejszego powodu dzielić się z Grekami, Niemcami czy innymi ludźmi, którzy są dodrukowywać euro. Prawda? Natomiast może my byśmy wrócili, żeby pan Balcerowicz przypilnował, żeby mu nie psuli złotówki. Bo on już teraz narzeka, ale to jego dawni kumple psują złotówkę, nie? Co dorukowuje złotówkę? Dawni kumple pana Balcerowicza. Dlaczego on otwarcie nie powie, że ich potępia? Dlaczego nie powie, że psują jego dziecko złotówkę? Dlaczego? No, dlaczego tego nie powie? No bo ma kumpli, tak? Bo w Polsce dominuje kumplostwo, a nie prawda. Tak jak mówiłem, podatki dochodowe trzeba zlikwidować. Trzeba zlikwidować podatki od kupna, sprzedaży i darowizn. To już PiS zaczął w obrębie rodziny, ale to małe piwo. Trzeba w ogóle zlikwidować. Dlaczego? Popatrzcie państwo. Mamy rybaka, który ma kuter, tak? I zaczął chorować na chorobę morską. Chciałby to sprzedać i kupić sobie FM ciężarówkę. I mamy kierowcę ciężarówki, który ma już dosyć ciężarówki, mdli go od spalin i chętnie by sobie popływał i zarabiał jako rybak. I chce kupić kuter. A teraz jeden i drugi musi zapłacić podatek od kupna sprzedaży. I to ich może na to być nie stać, nie? Dlaczego państwo im to utrudnia? Dlaczego? Jeżeli ja sprzedaję panu samochód, dlaczego państwo ma brać od tego pieniądze? Czy jakieś utrudnienie dla państwa powstało z tego powodu, że właścicielem jest nie Kowalski, tylko Wiśniewski? Jaka dla państwa różnica? Dlaczego państwo ma brać od tego pieniądze albo dom? To jest hamowanie normalnej transakcji. Ja powinienem mógł w jeden dzień sprzedać dom, kupić dom, prawda? Płacę notariuszowi, to wszystko. Dlaczego mam płacić podatek państwu? Od czego? Że trzeba zmienić PiS w księdze wieczystej, to za to płacę osobno. I to oczywiście muszę zapłacić, ale dlaczego mam podatek państwu płacić? To trzeba oczywiście zlikwidować. I ostatni podatek, który zlikwidujemy, to będzie podatek belki. To jest małe piwo, to jest drobny podatek, ale bardzo uciążliwy dla niektórych inwestorów. Wszystkie rządy, wszystkie partie, które idą do władzy, obiecują, że go zlikwidują i jakoś nigdy go nie zlikwidowały. My go po prostu zlikwidujemy, to jest naprawdę operacja kosmetyczna. To nie są duże sumy, to w ogóle nie ma o czym mówić. Teraz ludzie mówią tak, zaraz, to wy likwidujecie te podatki, a skąd pieniądze na państwo? No przede wszystkim my chcemy mieć znacznie mniejsze państwo, to jest pierwsza rzecz. Ale po drugie, jeżeli my zlikwidujemy dochodowy, to wiecie co się stanie? Przecież wyobraźcie sobie, jak nie ma dochodowego, to każdy przedsiębiorca natychmiast myśli, zaraz,
to ja uruchomię produkcję w swoim warsztacie na drugą i trzecią zmianę, nie? No bo już nie zapłacę ani grosza więcej państwu. Ani grosza. A maszyny mi się amortyzują dzięki temu, nie? Już pracuję. Już mogę szybciej. Natychmiast ruszy gospodarka i wpływy z VAT-u powinny znacznie zrekompensować z dużą nadwyżką zrekompensować straty spadku dochodowego. Państwo wiecie, że PIT to jest 20% dochodów państwa, ale tak naprawdę połowa tego to są podatki od emerytów. Więc spokojnie można skasować to emerytom, skasować podatek i jeszcze emeryci zarobią na tym parę złotych, bo nie trzeba będzie pokrywać kosztów tych dwóch operacji, prawda? Więc jeszcze emeryci parę złotych zarobią, to dla nich też nie jest do pogardzenia. To nie jest dużo, ale zawsze coś tam zarobią. Nie stracą na pewno, tylko zarobią. No a my nie będziemy tachowali pieniędzmi tam i z powrotem ku radości banków, które na tym zarabiają. Połowa pozostałej połowy to są pieniądze od budżetówki. Można zrobić dokładnie tę samą operację. Czyli tylko 5% dochodów budżetu to jest PIT. I z tego powodu niszczymy całą gospodarkę, każemy ludzi za dobrą pracę, prawda? Dla 5% dochodu. No. Gdzie VAT może to zrekompensować od ręki. Dlaczego oni to robią? To są tacy głupi? Nie, proszę państwa. Oni nie są głupi, to jest specjalnie pomyślane. A jak to działa, ja państwu powiem, bo mądremu wystarczy. Zapięty sad. W Ameryce był przypadek, kiedy rządził ten komunista Kennedy. Wydano wtedy przepis, że każda firma w USA musi zatrudnić taką samą ilość rasowo ludzi, jak są w danym mieście. Jak jest 11% latynosów, to w firmie ma być 11% latynosów. Jak 20% murzynów, to ma być 20% murzynów. I tak dalej, tak jak w danym mieście. No więc firmy państwowe się musiały zastosować, bo w Ameryce prezydent to jest jednocześnie premier i on po prostu, to są jego firmy, ale firmy prywatne powiedziały o. Na co Kennedy wystąpił w telewizji i powiedział tak, oczywiście tak, możecie tego nie zrobić, ale jak któraś firma się nie zastosuje, to naślę na nią kontrolę skarbową. I podobno tylko jedna firma w całych Stanach odmówiła. Nasłanie kontroli skarbowej, takiej szczególnej, jest bardzo kłopotliwe dla firmy. Kręcą się inspektorzy, znajdą coś, nie znajdą, siedzą przez 2 miesiące, inne firmy widzą, że oho, u nich coś nie w porządku, prawda, kontrola siedzi, już coś się psuje, nie? I po to jest ten podatek, żeby w każdej chwili każdego można było zahaczyć. Żebyśmy musieli wydawać potworne pieniądze na jakieś księgoprowadzenie księgowości, prawda, sprawdzanie księgowości, oszukiwanie na księgowości i tak dalej, zamiast po prostu robić buty. Dzisiaj dobry szef najwięcej zarabia nie dlatego, że umie robić dobre buty, tylko dlatego, że umie oszukiwać na podatkach. To jest główne źródło dochodów szewca, bo jeżeli on zarobi na nowych, lepszych butach, zarobi 2 razy więcej, to 3/4 tego przez progresję zabierze mu Izba Skarbowa. A jeżeli ukryje połowę podatku, to zarobi 3 razy tyle, prawda? Więc znacznie bardziej opłaca się kombinować na podatkach niż na butach. W wyniku czego ja buty kupuję u Wietnamczyków, bo oni jakoś te buty umieją produkować, nawet rozmiary zawsze pasują na mnie. Nie wiem, jak oni to robią, ale zawsze jakoś pasują na każdym straganie, na jakim bym nie poszedł, to buty wietnamskie na mnie pasują. Nie wiem, jak to oni robią. Natomiast jak mówimy o Wietnamie, to chcę przypomnieć, że parę lat temu, trzy, czytałem taki artykuł o Wietnamie, gdy zaczynał się od słów. Wietnam jest republiką socjalistyczną, ale tylko biuro polityczne żyje w socjalizmie, bo tylko oni mają szansę na przyzwoitą emeryturę. Cała reszta Wietnamu żyje według zasady, kto nie pracuje, ten nie je. I w wyniku tego wszyscy mają pracę i nikt nie chodzi głodny. I taki właśnie ustrój chcemy zrobić w Polsce. Przywrócić zasadę, kto nie pracuje, niech też i nie je. Jak mówił święty Paweł, Święty Paweł to mówił. I trzeba to przywrócić. Jeszcze ludzie pamiętają bajkę o koniku polnym i mrówce, nie? No, widzę, że niezrozumienie. Ona kiedyś była w programie szkolnym. Dzisiaj już się tego nie uczy, bo to jest niemoralne. W tej bajce jest tak, że mrówka pracowała, a konik całe lato sobie śpiewał. No i przychodzi zima, prawda? No i konik polny przychodzi do mrówki, żeby go ogrzała, a mrówka go pyta, a coś ty robił całe lato? A on mówi, śpiewałem, no to teraz idź se zatańcz i go wyrzuca na zbitą mordę.
Otóż jest to kiedyś.